Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Czy użyteczni idioci komunizmu, którzy głosowali na Bidena, zdawali sobie sprawę, co się będzie działo w ciągu zaledwie 120 dni? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No 120 dni, no i jest makabra. Makabra w Ameryce, makabra na świecie. Na świecie to jest ciekawa sprawa, że Żydzi leją Arabów, Arabi leją Żydów, no i tam dochodzi w zasadzie do następnej wojny na Bliskim Wschodzie, no jeżeli nie dojdzie do III wojny światowej, jeżeli Chiny wejdą na Tajwan, a Rusy wejdą na Ukrainę, także to ciekawie nie jest. W Ameryce Amerykanie strzelają do siebie na stacjach benzynowych, bo w stolicy 80% stacji benzynowych w stolicy Ameryki brakuje tam benzyny. Ludzie jeżdżą, kupują benzynę, wlewają ją do jakichś plastikowych kontenerów, wlewają część do jakichś baniaków po farbie. No ogólnie jest jeden cyrk. Nie wiem, czy oni to na spekulacje, czy dla siebie. W każdym razie wariacja socjalizmu, zaczyna brakować benzyny. No tak jak wszędzie. No ale to się poprawi, to długo nie będzie. Izrael został zaatakowany. No od lat 1980 no to dużo ludzi mówiło, że te systemy obronne do zwalczania rakiet, które nadlatują, no to dużo ludzi mówiło, że to w zasadzie jest marnowanie pieniędzy. No ale Izraelczycy postawili właśnie na tą żelazną kopułę. Oni doszli do wniosku, że to jest jedyna metoda na obronienie się. No i teraz pokazujesz, właśnie to taki przykład jest, że jednak to był w miarę sukces tego wszystkiego. No zredukował ilość zabitych, zredukował ilość rannych. Jak te rakiety są robione? No te rakiety no to są, to jest ciekawe, że oni po prostu biorą taką 2-3 calową rurę hydrauliczną, nasycają, napełniają ją nawozami rolniczymi, wkładają to na taki, robią takie katiusze, można powiedzieć, no bo wstawiają na prowadnicę, podpalają ten ląd, no i te kilkanaście mil, kilkanaście kilometrów, ta rakieta ma wystarczająco w sobie tego paliwa, żeby przelecieć. No i Izraelczycy, czy jak oni to robią? Oni po prostu mają na granicy potężne ilości dźwięku, no i kiedy tam gdzieś jakoś odstrzeli, no to oni są w stanie komputerowo, w trzywymiarowo wyczuć, skąd to było wystrzelone, no i do tego są radary, które w zasadzie ciągle kontrolują, no i z tych radarów komputer przewiduje, gdzie rakieta będzie tam za sekundę czy za dwie, no bo to są kwestie sekund, to jednak jest bliskie odległości, kilkanaście kilometrów, to leci. No Arabi, terroryści zdecydowali się, po prostu poszli na ilość i na raz wystrzeliwują kilkaset, no i ten system nie jest w stanie tego opanować. No był w miarę opanowany, ale Kto to strzela? No Hamas, który jest w Ameryce uznawany za grupę terrorystyczną, no i przez Islamic Jihad, czyli to jest irański grupa terrorystyczna, która jest bazowana w Gazie. No biedni są ci Palestyńczycy, wszyscy oni tam mieszkają już od trzeciego pokolenia w tych namiotach, no i nieustannie walczą. W Polsce, w PRL-u się część miała kształcić, no nie wiadomo co z nich wyszło. No, w Niemczech też wschodnich Palestyńczycy, no to tam przypuszczalnie dupczyli, tylko z reguły te Niemry niemieckie. No Polki też się, kto to śpiewał? Chyba Kombiś śpiewało, że z autobusem Arabów zdradziła go. No to między innymi właśnie było to, że to Palestyńczycy byli przez socjalistów
szkoleni, czy tam przychodzili na studia, te parę dolarów, no to w Polsce były nieprawdopodobne pieniądze. Cały ten konflikt. Izraelczycy dlaczego oni mają tą kopułę, żelazną kopułę? Dlatego, że oni starają się nie wejść żołnierzami z buciorami do Gazy, no bo to już jest taka reakcja, no to na świecie pod względem politycznym, no to byliby zniszczeni. Izrael i Ameryka, no oni współpracują dosyć, współpracowali, no teraz za Bidena to nie. Parę muzułmanek weszło do kongresu, to taka czwórka muzułmanek, no to one są czysto antyżydowskie. Jedna to jest Somalijka z Minnesoty. Jej ojciec komunista uciekał z Somalii, dlatego że zaczynał tam komunizm, no i wylądowała w Ameryce. No i tam 150 tysięcy jest Somalijczyków w tej Minnesocie. 150 tysięcy. Wszyscy Somalijczycy głosowali na Somalii. No i ona wylądowała w kongresie. Bardzo prosta sprawa, tak by to kongres, dystrykt taki był, że po prostu wybrali ją do rządu. No i jest. Człowiek, ktoś się zastanawia, jak ona tam się dostała. No dostała. Ameryka przyjęła 150 tysięcy Somalijczyków. No i jest w kongresie. No chodzi w tych szmatach i tak dalej. Jest bardzo muzułmańska i bardzo żydowska. Antyżydowska, no niszczy Bidena za to, co cokolwiek ktoś powie w miarę pozytywnego o Żydach i nie za bardzo o Palestyńczykach, to od razu jest tam kasowany. Lewactwo dzisiaj, całe lewactwo, cała partia demokratów, no to jest, można powiedzieć, antyżydowska. No i to w sumie to jest zastanawiające, że 80% Żydów głosuje na partię demokratyczną. Nie wiadomo, jak będą głosowali na 2022 w tych wyborach międzyprezydenckich. No Żydzi nigdy nie byli bardziej tacy konserwatywni. Oni zawsze są za kibucami, za współpracą. Mają miękkie bardziej takie serca humanistyczne. Pająka nie zabiją. Sami się nie będą bronili. Dlatego to w czasie II wojny światowej to był duży taki problem, że po prostu oni odradzali walkę. Bardziej radzili, żeby się dogadywać, no, z Niemcami nie za bardzo się dogadywali, no, ale dużo w tych gettach w okupowanej Polsce, to te Judenraty jednak zwalczały tych ludzi, czy donosiły na Gestapo. Ameryka kupiła część tej kompanii, no bo to taka kompania Rafael, która w zasadzie dopracowała ten kopułę tą żelazną, i w Ameryce też myślą zrobić jakieś takie kopuły, no przypuszczalnie przy budynkach rządowych, przy miejsca, gdzie jest blisko możliwe zaatakowania. Ameryka zawsze pilnowała długodystansowych rakiet. Ruscy w zasadzie, no Ameryka przez Alaskę, przez te wyspy, które wyspy amerykańskie patrzą w sumie na Rosję. Tam jest kilkadziesiąt kilometrów pomiędzy Rosją a Ameryką. Dużo ludzi sobie nie zdaje sprawy. No ale z tych wysp, na przykład w czasie II wojny światowej, no to tam latały bombowce na Japonię. No bo to była najkrótsza droga. Oni po prostu lecieli na dół tam na Pacyfiku i atakowały. No i tam właśnie stamtąd musiałyby nadlatywać te rakiety długiego zasięgu. No i stamtąd w tamtych rejonach właśnie one wychwytują, kiedy to zaczyna lecieć. No i później tam już bliżej na kontynencie amerykańskim są reakcje. Także te wszystkie obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa, no to jest mniej więcej podobna, tyle tylko, że tu zajmuje kilkanaście sekund, kilkadziesiąt sekund, no a tam to zajmuje kilkadziesiąt minut te loty.
propagandowo Izraelczycy zrobili dobrą robotę z tym żelazną kopułą, no bo w zasadzie nieustannie się bronią i nie muszą wchodzić i tam swoją reakcją denerwować całego świata, bo jednak ta reakcja to jest, te ataki no to są po to, żeby właśnie czekać na reakcję, to zawsze jest propaganda taka, że pokazuje 5 sekund po tym, co faktycznie się stało. Mniej tych zabitych, mniej tych poszkodowanych. No to i społeczeństwo też nie bardzo tak krzyczy, żeby tam wojsko weszło. Palestyńczycy zawsze krzyczą, że oni stracili. No i trochę stracili, bo teraz jest około 4000 żołnierzy na granicy z Gazą. Także Izraelczycy w odwecie rozwalili około 600 miejsc. Mieli najróżniejsze cele. Także tam były miejsca, no wywiad przypuszczalnie to wszystko rozpracował, wywiad, gdzie Palestyńczycy robili te rakiety. Z tego wywiadu wygląda na to, że zabili około tych 30 tych partyzantów, czy terrorystów, czy milicjantów, jakby tam wojskowych, ale i przy okazji zabili 100 osób cywilnych, między innymi 30 dzieci. Palestyńczycy no to jest ich cena, tak, no bo często te organizacje terrorystyczne, tam jedna z tych rakiet uderzyła w jakiś wieżowiec, no i w tym wieżowcu tam byli terroryści, no ale tam i mieszkali ludzie, no bo oni się w ten sposób ukrywają. Te miejsca zostały zbombardowane, gdzie oni robią tą broń. Parę budynków Hamasu. Wywiad też Hamasu, dom, konkretny dom jednorodzinny jakiegoś dowódcy batalionu z Hamasu, jakiś bank Hamasu. Tak samo mieli jakieś tam miejsce przeciwobrony, no to też to zostało rozwalone. Także na 1700 wystrzelonych, no to 300 spadło. Ogólnie rzecz biorąc, ktoś tam nie napakował wystarczająco dużo tego nawozu do tych rur, albo może te skrzydełka nie były dobrze przyspawane. W każdym bądź razie spadło, 300 spadło jeszcze na terenie Gazy, nie przeleciało przez granicę. Ciekawe jest też, że parę rakiet było wystrzelonych z Libanu. Także Liban to też jest przykra sprawa, bo to po I wojnie światowej to miał być taki kraj chrześcijański, jedyna ostoja wśród krajów arabskich. No a teraz to od lat po prostu ten Paryż Bliskiego Wschodu zamienił się w jeden wielki syfilis. Tam dużo ludzi, chrześcijan szczególnie, powyjeżdżało do Ameryki, między innymi. Tam jest taki dziwny układ społeczny, że premierem no to ma być szyita, tam prezydentem ma być jakiś sunni, tam jakimś jeszcze głównym ministrem ma być chrześcijanin. Oni tam nie mieli spisu powszechnego od 30 lat. Także tam nie ma spisu powszechnego od 30 lat. Także to jest makabra. To jest makabra polityczna, że to w ten sposób się może dziać. Także jak człowiek się zastanawia, jak źle jest w Ameryce, czy jak źle jest w Polsce, no to w tym w Libanie jest jeszcze dużo gorzej. No i wystrzelili, ale jednak jak te rakiety leciały, to spadły do Morza Śródziemnego. Także podjęli ryzyko atakowania,
ale technicznie jakoś nie za bardzo to zadziałało. No też ciekawy czas wybrali, no bo to teraz to był ten Ramadan, no to jest tam przez chyba miesiąc i to się wszystko kończyło chyba w zeszłym tygodniu. Także kiedy Izraelczycy w odwecie wystrzeliwali do Gazy, no to ci muzułmanie, Arabi biegali, uciekali z tych meczetów, no bo tam jednak nie było bezpiecznie. W Izraelu też cały czas te syreny i pożary były naokoło, bo w Tel Awiwie dużo zaatakowali, cały ten masowy atak no skoncentrowany i skoordynowany. Ciekawa sprawa jest taka, że lotnisko w Tel Awiwie w zasadzie jest otwarte, no i wszystkie te loty odlatujące z Izraela działają, tak, także lecieć w takim samolocie, no to też trzeba się obawiać, żeby jednak ich tam terroryści nie zestrzelili. No jak zwykle ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych, włącza się w to, żeby jakoś to uspokoić. Egipt się stara, żeby to wszystko uspokoić. Hamas chyba się przeliczył, no i teraz mówi, że bardzo chętnie właśnie ONZ powinien się włączyć. Tyle tylko, że mówi, że Izrael musi się zgodzić. No Izrael to na razie nie doprowadzi do zawieszenia broni, no bo byli zaatakowani, no i nie popuszczą po prostu, nie pozwolą sobie, żeby ich atakowali. Także Biden, no Trump zrobił sporo pokoju na tym Bliskim Wschodzie, tam jakoś się dogadywali, a teraz przy Bidenie wszystkie myszy harcują, tak jak powiedziałem, jeżeli Biden będzie przy władzy i 2022 się nie zmieni, no ale 2022 scena polityczna zmieni się absolutnie. 2022 po prostu doprowadzi Amerykę do porządku systemem demokratycznym. No i dlatego ja byłem i jestem przeciwstawny, tak jak ludzie mówili, że to Trump powinien zrobić stan wojenny, że powinien zrobić to i tamto. No siłą się takich rzeczy nie załatwi. Teraz mamy przykład, co komuniści potrafią i czego nie potrafią. Wszyscy ci naiwni idioci socjalizmu też mam nadzieję, że się nauczą. Konserwatyści i republikanie pójdą do głosowania. Także demokracja zwycięży. W Ameryce nie ma partii demokratycznej, nie ma partii demokratów. Na dzień dzisiejszy to jest, można powiedzieć, partia komunistyczna. No ale Ameryka jest konserwatywna. Ameryka jeszcze w prawie 50% wierzy w Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Większość niż połowa ma te przekonania. Jest 5-10% ekstremalnych komunistów. No i oni przejęli szkoły, politykę, media, prasę, telewizję i tak dalej. No ale to się zmieni. To ludzie po prostu się obudzą, ludzie dojdą do wniosku, że nienormalni nie mogą kontrolować normalnych. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za wasze przekonania polityczne. Przekaz dla socjalistów. Popatrzcie się, co się dzieje. Wojna na Bliskim Wschodzie, podatki większe, benzyny brakuje i tak dalej. Musicie iść po rozum do głowy, musicie się zastanowić, co wy zrobiliście. To, że tak nienawidziliście Trumpa, to doprowadziliście do tego, że Ameryka może bardzo źle skończyć. Dużo nie brakuje, żeby Ameryka źle skończyła. Jest nadzieja, że normalni wrócą normalnie do władzy. Zdrowia dla normalnych.